Siemano, miało być słońce, leje jak nie wiem. W KTM-ie ostatnio przy wymianie oleju były 4 opiłki. Zobaczcie, błotnik pod młotkiem stał przez tydzień, błotnik jak nowy. Fajne są te trzy poziomy. Się można było wybić w miarę, ale jaki najazd. Kurde, okropnie stromy ten podjazd, powiem wam, że ciężko z gazem tak, praktycznie przednie koło to w powietrzu leci. Wybicie jest. Ty no, motor leci w górę. Oj, żem tak czuł, że to tak będzie. Stałem na drodze. Majster, ja tu stałem, kurwa. Żyją? Nie kłamałem? No nie, tylko 200 zł za błotnik oddasz i do gadani. Gaszenie nie działa. To było do przewidzenia, że to się tak skończy. I znowu błotnik krzywy. Kurwa. Jak ja teraz stąd wyjadę? KTM, już korba się kończy, jeszcze taki wpierdol dostanie. No kurwa, to ma sprzęt 315 motogodzin katowania. Powiem tak, RFS myślę, że od nowości by trochę dłużej wytrzymał, ale ta sama manetka to nie byłby dużo większy przebieg według mnie. Żeby tym motocyklem jeździć do szkoły, to on 500 robi jak się patrzy, a to tylko 315 katowania. Góry, tory motocrossowe, zawody, inne rzeczy, o których nie wiecie. Wypożyczenia. Pożyczyłem 2 razy KTM-a, to panie, co oni z nim robili? No luks, jakaś gałąź ci się złapała. Dętka nie jebnęła. Majster, pa! O jebanie! Co się stało? Rozjebało oponę, ale dętka jeszcze trzyma. Kiedy? Przed sekundą? Nie, to już mi się stało, wiesz co, jak tam podjeżdżałem. Musiała jebnąć opona. Ale dętka jeszcze się nie przebiła. Na 100% najechałeś tam.
Na co najechał? A nie, więc to artykuje. Może damy radę ją wsadzić? Ale to trzeba było mieć łyżki. Bez tego ni chuja. No, nie wiedziałem, że takie coś mi się przydarzy. Ale majster, z taką oponą jeszcze się wjeżdża. Ja to wiem. Będziesz miał na ten. Na Rumunii. Na Rumunii. Ja pierdzielę, a zobacz, że ona ma bo zajebisty bieżnik, ale... Możesz zwodzić do kolegi, który tu mieszka blisko, może ci pomoże. O, wiesz co, jakby miał płaski klucz, no dętka nie... Ale to wiesz, no i tak już... kierowcy tira na pewno będą miały. Na pewno będą miały łyżki. Będą mieli. No ale to klucze to nic nie dadzą, trzeba mieć łyżki. Mogę do Mietka zadzwonić, on tu 10 km stąd. A on ma łyżki do motoru? Zapytam się, zobacz. Ale wiesz, tym kluczem może być usadzić. Płaskimi kluczami to może? Tak. Na jednym kole to byś musiał tam jechać. No. Piwota przytrynu jeszcze. To znaczy wiesz, może jakby to włożył, to jeszcze by jeździło. No kurwa. Na te pędza idziemy, dopompujemy i będzie kurwa gitew. Ty kiedyś tam się na kapciu jeździło i to nie spadało, a teraz kurwa... Trzymaj nam kolanem. Ja tu kolanem. Dobra, teraz trzeba kurwa albo deptać. Butem trzeba. Tak. Kuro, felgi nie pognita. Dobra, dawaj Tomek, ja tu będę trzymał. Znaczy ja jestem kurwa lekki. I myślisz, że to się uda? Próby, no to mogę próbować. No. Co majster, dał coś ten gościu czy nie? Pan Rysiek z czystej krwi, podlasianin, użyczył nam trzech. Łyżkami to ja zupę jem, kurwa. Łyżkami to ja zakładałem, ale kurwa, tutaj to jest taki zestaw kurwa hardkorowy. Dobra, może się uda. No, uda tu, się. Tu trzeba nogą ustać i, no, żeby jej nie podnosiło. Jedno minimet, weszła. Dobra. Majster, dzisiaj przejeździ, też nie będę na tym skakał. Dętkę znowu nowo się kupi. Luks.